Cześć! Przed Wami drugi odcinek Encyklopedii 126, a jej bohaterem będzie polski Fiat 126 bis. Program niezmiennie realizują Damian Kurcz i Grzegorz Sztobryn z grupy 126 Hooligans, czyta Marcin Koczyba, Radio Strada w Radiu Kraków. Zacznijmy jednak od anegdoty. Grzegorz, zmuszony potrzebą chwili, podjechał kiedyś samochodem, który właśnie oglądacie, pod sklep. Po skończonych zakupach otworzył trzecie drzwi bisa i zaczął pakować bagażnik. Kątem oka dostrzegł starszego pana, który dziarskim krokiem zbliżał się do niego i rozentuzjazmowany zaczął dopytywać o zakres przeróbek oraz gratulował świetnego pomysłu na modyfikację malucha, nie mogąc uwierzyć, że to fabryczny produkt. To oraz inne zdarzenia, do których jeszcze dzisiaj nawiążemy, dowodzą, jak mało znany jest właśnie ten model. Bis został zaprezentowany w 1987 roku, ale produkowany był tylko do 1991. W tym czasie tyską fabrykę opuściło niewiele ponad 190 tysięcy bisów. Chociaż w tej wersji wprowadzono bardzo dużo modyfikacji, to największą i zarazem najbardziej widoczną jest całkowicie zmieniony tył nadwozia. Ale zacznijmy jednak od obejrzenia przodu. Dobrze znany wszystkim front nie odbiega niczym od modelu FL z szerokim zderzakiem. Ten sam pas przedni, te same błotniki. Dopiero kiedy zerkniemy na podszybie, dostrzeżemy wlot powietrza po prawej stronie i maskownicę wlotu po lewej. Kiedy patrzymy na samochód z boku, dostrzegamy, że coś tu nie gra. Po pierwsze, inne są koła. Fabryczne felgi mają 13 cali średnicy, a opony rozmiar 135x70x13. Zastosowano również pełne kołpaki o nowej stylistyce. Wzór ten pojawi się później, także w modelu FL, ale będzie miał typową dla malucha średnicę. Wlot boczny urósł znacząco w stosunku do tego stosowanego przed 1987 rokiem. Tył. Tutaj dzieje się najwięcej. Od razu zauważamy duże trzecie drzwi ze znacznie zwiększoną niż w modelu 650 szybą. Samochód mógł być opcjonalnie wyposażony w wycieraczkę tylną i spryskiwacz, ale w tym bisie, co potwierdzają dokumenty z Polmozbytu, nigdy ich nie było. Uwagę zwracają światła tylne o odświeżonym wyglądzie, montowane tylko na dwa wkręty. Po zakończeniu produkcji bisa Fiat schował projekt tych świateł na półkę i ponownie zastosował je w 1994 roku w tak zwanym modelu Elegant. Jedyną różnicą jest kolor podstawy lampy. W bisie jest ona czarna, w elegancie antracytowa. Bardzo estetycznie wkomponowana blenda tylnego pasa zasłania wystające spod auta elementy jednostki napędowej i stanowi atrakcyjny detal dekoracyjny. Po otwarciu klapy naszym oczom ukazuje się dość pojemny bagażnik, do którego spokojnie zmieścimy zakupy, skrzynkę chmielowego napoju czy małe walizki podróżne. Na uwagę zasługuje fakt, że oparcie tylnej klapy daje się złożyć, dzięki czemu przestrzeń bagażowa zwiększa się do rozmiarów pozwalających na przewiezienie pralki, małej lodówki czy kilku płaskich telewizorów. Tylko po co komu kilka płaskich telewizorów? Bagażnik jest bardzo płytki, ponieważ pod jego podłogą mieści się silnik. I tutaj mała dygresja. Zanim Grzegorz wybudował garaż, borykał się z problemami znanymi większości kolekcjonerów, czyli miał trudności z przechowywaniem samochodów. Pojawił się pomysł, żeby ten konkretny egzemplarz umieścić na wystawie czasowej. W trakcie ustalania warunków kierownik wystawy zasugerował, żeby bis stał z otwartymi klapami z przodu i z tyłu, żeby oglądający mogli obejrzeć bagażnik z tyłu i silnik z przodu. To zdarzenie po raz kolejny dowodzi, że znajomość tego modelu jest znikoma. Silnik to jednostka czterosuwowa z zapłonem iskrowym, chłodzona cieczą. Oczywiście mamy dwa cylindry w układzie rzędowym, poziomym, a pojemność skokowa wynosi 703 cm3. Stosowano dwa typy gaźników dwugardzielowych, opadowych, wyposażonych w pompę przyspieszającą, co niwelowało znany z silnika 650 efekt przyduszania się jednostki po gwałtownym dodaniu gazu. Chłodzenie odbywało się w obiegu wymuszonym przez pompę, a wentylator elektryczny wymuszał przepływ powietrza przez chłodnicę.
Na pierwszy rzut oka wnętrze jest podobne do tego z normalnego malucha, ale pamiętajmy, że w 1987 roku wersja FL wcale nie była taka popularna w Polsce, bo nadal dostępny był model z wnętrzem starego typu, a system dopłat i bonifikat sprawiał, że wciąż był chętnie wybierany. Szeroka obudowa licznika z włącznikami świateł, dwubiegowej dmuchawy czy opcjonalnej wycieraczki, centralny wylot powietrza umieszczony na środku deski rozdzielczej w innym miejscu niż w FL-u, niestosowany poza modelem BIS panel do sterowania ogrzewaniem czy grube koło kierownicy – to elementy, które widzimy od razu po otwarciu drzwi. We wnętrzu witają nas również materiałowe fotele z tapicerką dostępną najpierw tylko w BIS-ie, wkrótce zaadaptowaną również do czwartego, czyli najbogatszego pakietu wyposażenia wersji FL, a na liczniku poza prędkościomierzem i wskaźnikiem poziomu paliwa znajduje się dodatkowo wskaźnik temperatury oraz kontrolka poziomu płynu chłodzącego. Pomiędzy fotelami przednimi nie znajdziemy charakterystycznych dla 650 dwóch dźwigienek. Jest jedna, uruchamiająca ssanie. Inaczej zaprojektowano maskownicę na tunel środkowy, w który bardzo zgrabnie wkomponowano popielniczkę. Wprawne oko zauważy również malutki detal, który nie występował w żadnym innym modelu Fiata 126. To niewielkie przetłoczenia w kształcie trójkąta z zaokrąglonymi wierzchołkami. Naszym zdaniem to przetłoczenie rekompensuje utratę sztywności profilu bocznego szkieletu nadwozia w związku ze zmianami wprowadzonymi w tylnej części pojazdu. W przednim bagażniku również zaszły pewne zmiany. Nagrzewnica z prawej strony, blokada otwartej klapy, a także inaczej wytłoczone podszybie to elementy, które widzimy natychmiast. Nieco problemów dostarcza odszukanie pola numeru, które znajduje się na prawym nadkolu oraz tabliczki znamionowej, która znalazła miejsce w centralnej części podłogi bagażnika. Silnik BIS-a emituje charakterystyczny dźwięk. Jeżeli motor jest sprawny, to pracuje znacznie ciszej niż typowy silnik stosowany w maluchu, a im szczelniej wypełniony tylny bagażnik, tym ciszej robi się w samochodzie. Pierwsze bardzo pozytywne wrażenie z jazdy BIS-em to wspomniana wcześniej cisza w kabinie i mniejsze wibracje pracującego motoru, co niewątpliwie wpływa na komfort podróżowania. Większe koła powodują nieco lepsze zachowanie się pojazdu, a układ kierowniczy z tak zwanym maglem to poezja, jeśli chodzi o wygodę prowadzenia i manewrowania. Oczywiście w tym miejscu nie zapomnijmy, że punktem odniesienia jest normalny maluch, a nie Mercedes klasy S. Osiągi BIS-a nie odbiegają za bardzo od wersji 650, ale inaczej zestopniowana skrzynia biegów pozwala na osiąganie wyższych prędkości. Zamknięcie licznika w BIS-ie nie jest szczególnie kłopotliwe i zdrowy, właściwie serwisowany samochód powinien spokojnie dać sobie z tym radę. Czy warto kupić BIS-a? Zdecydowanie warto. Pomimo dość dużej produkcji, znalezienie dzisiaj godnego polecenia BIS-a jest naprawdę trudne. Sposób umieszczenia silnika oraz trudno dostępne części jej zamienne to główne powody, dla których model ten nie spotkał się z ciepłym przyjęciem w Polsce, a 700 potrafi być kapryśna. Pękający alternator, awaryjne czujniki poziomu płynu chłodzącego czy sparciałe gumowe elementy jednostki napędowej spowodowały niejedną awarię i konieczność dużych napraw, a te często były robione niewielkim kosztem, zatem widok trytytek i taśmy izolacyjnej nie jest wcale rzadki. Między innymi z tych powodów lepszym rynkiem do poszukiwań idealnej sztuki są Włochy, gdzie warto zapłacić za nią więcej, bo każdy egzemplarz do remontu może okazać się przysłowiową miną i finalnie znacznie droższą opcją. Można również obrać inny kierunek i poszukać BIS-a w Wielkiej Brytanii, bo zdarzają się tam samochody w bardzo dobrej kondycji, a BIS z kierownicą po prawej stronie będzie jeszcze większym kolekcjonerskim rarytasem. Mamy nadzieję, że wydłużenie odcinka spełniło Wasze oczekiwania. Prosimy o kolejne uwagi oraz sugestie odnośnie tego, który model chcielibyście zobaczyć jako następny. Niezmiennie prosimy o kciuk w górę i subskrypcję kanału Damiana, a także polubienie profilu 126 na Facebooku. Trzymajcie się i do zobaczenia.